Kochani, Piłę wygrywają w meczu finałowym nasza drużyna przyjaciół. Przypominam, że jesteśmy kochani na majówce w trakcie gierek, kochani, na Orliku, na Słowackiego. Dzisiaj już jest trzeci, czyli święto Konstytucji, kochani. Od jutra wracacie już do normalnej aktywności życiowej, czyli co, będą kochani szkoły, będą prace, także dzisiaj jeszcze po raz ostatni na luzie, ale ładnie przedziurował kolegę Gutek, super ładne to było. Natomiast muszę wam powiedzieć, że meczyk finałowy, kochani. Jedni i drudzy mają za sobą wszystko powygrywane, tylko zdaje się niebiescy przegrali z nami. I to muszę wam powiedzieć, że w pierwszym meczu napędzili chłopcom sporo strachu, dlatego że przypominam, oni mieli 3-1. W pewnym momencie przegrywali. Tak, Seledynowi przegrywali 3-1 z niebieskimi. Fajny meczyk Seledynowi niebiescy zagrali. Natomiast potem coś się zmieniło, kochani, i mecz się zrobił w 7-3. Coś chyba sił troszeczkę niebieskim brakło i meczyk się zrobił, kochani, w 7-3. Natomiast no, w tym momencie mamy mecz o wygranie turnieju. Grają Seledynowi z niebieskimi po raz drugi. Fajnie zrobiona formuła. Nie śledzimy tabel, kochani, dlatego że tak naprawdę my dzisiaj się tutaj kompletnie ani nie spinamy. Mamy okazję i ochotę się pobawić, kochani, różnych ciekawych, kochani, zagrań. Natomiast no, myślę, że tutaj w finale już nie będzie raczej miejsca na za wiele takich mamy faul, kochani. Na takie zabawy. Natomiast cały czas pruszy taki majowy kapuśniaczek, kochani, powodując, kochani, śliską piłkę, ale mimo tej śliskiej piłki i tak jeszcze daje się ją fajnie kontrolować, pomimo, że to Orlik, a na Orliku, jak wiecie, troszeczkę wody i jakby piłka dostaje po ślizgu, jest śliska, także bardzo ładnie Gutek, kochani, sobie zewnętrzną dostaje ładne podanie. Ale teraz ładnie przetoczył stopą. Kochani, no, dla mnie to jest miód oglądać grę chłopaków. Naprawdę uwielbiam tą ekipę, ten skład. Dzisiaj Cukier uzupełnił, kochani, im ekipę. Natomiast Łuki z Gutkiem i z Sapkiem mieli okazję wczoraj pograć z Maćkiem Szewczykiem. Mieliśmy naprawdę wspaniałe popołudnie. Dużo piły, dużo, słuchajcie, naprawdę pięknego grania. Przedwczoraj, kochani, Gutek z Łukim świetnie pograł w Raciborowicach. Tam akurat zostaliśmy zaproszeni na majówkę z Gieksą. Tam, kochani, nie było turnieju, tam była fajna gierka Żaki na Orliki. Słuchajcie, Gutek z Łukim wsparli Żaki, natomiast słuchajcie, fajna sytuacja, bo grali 17 chyba na 14, także kochani, ponad 30 chłopa, czy 18 na 13, ponad 30 chłopa biegało za piłą na dużym boisku, bramki były na 16. Kochani, zabawy, mnóstwo ubaw, świetny. Przegraliśmy nieznacznie 3-2, Gutek strzelił te obydwie bramki, ale to jak Gutek z Łukaszem się szukali, jak naprawdę fajnie grali razem w piłkę, to imponowało, to się naprawdę świetnie oglądało, kochani, aż żal było, że tamto widowisko się kończyło, ale teraz zrobił, ale ładna akcja, brawo, fajnie to zrobił, naprawdę. 0-0, tak, no jak przystało na finał, kochani, nie wpada dużo bramek, natomiast no, jedni i drudzy skoncentrowani, natomiast mimo wszystko widzę, że Seledynowi świetnie się bawią, kochani, i bez względu na to, czy te zawody się uda wygrać, czy nie, to naprawdę... Aj, teraz Sabuś nie zdążył zamknąć, kochani. Niedużo brakło, mielibyśmy otwarcie wyniku. Uwaga. No. Bardzo fajny mecz grają, naprawdę, kochani. Bez względu na wynik, jeszcze raz chciałem powtórzyć, że to będzie naprawdę fajne spotkanie. Zresztą oni już dzisiaj raz ze sobą grali, kochani, i tak jak mówię, ten mecz naprawdę zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ach, znowu cwanie przy słupeczku, kochani, ale drogi do bramki z tej piły nie ma. Popatrzcie jeszcze, rozkosztujcie się, kochani, fajnym meczykiem, takim luźnym, podwórkowe granie, bez trenerów, bez sędziów, kochani, przepraszam, pan sędzia jest, natomiast bez trenerów, chłopcy sami decydują, kogo zmienić, kiedy zmienić, nie ma żadnej taktyki na ten mecz, kochani, może na samym początku troszkę gdzieś tam...
chłopcy sami próbowali różnych ustawień, różnego grania, co działa, co nie działa. Potem się sami połapali i naprawdę fajnie się bawią. Natomiast ja przypominam, kochani, że to już ostatni, trzeci dzień naszej piłkarskiej majówki z szabełkami. Och, pięknie, bramkarz po raz kolejny, fajnie. Fajny ten bramkarz, tak, Myszko? Tak, jutro szkoła. Natomiast tam, kochani, za Rysiem, za Mamcią i Kudełkiem są nasze rowerki. Jeżeli temperatura się nie zmieni, kochani, deszczyk się bardziej nie rozpada, to za godzinkę, myślę, najdalej będziemy rozpalać ognisko. Mamy przygotowane kiełbachy, jedziemy do lasu. Szymek już dwie, słyszę, zjadł, kochani. Natomiast pojedziemy. Uwaga, fajnie, fajnie, niebiescy. Piękny meczyk, no, godny finału, kochani. Dzisiaj wszystkie meczyki, jakie tutaj wpadały, tych bramek było naprawdę sporo. Natomiast mamy pierwszą bramkę, kochani, 6 minuta. No, brawo, zaczynają niebiescy brać rewanż udany za poprzedni przegrany wysoko 7-3 meczyk. Patrzcie, jest teraz Łuki i to powinno być tak. Szybka odpowiedź, mamy 1-1. Brawo! Ładna zespołowa akcja, szybciutko odpowiadamy, zresztą poprzednim razem było tak samo. Myślę, że kochani, oj, uwaga, dobre, troszkę mocna była ta piłeczka. Także mamy cały czas fajny, otwarty meczyk, cały czas otwarty wynik, jest 1-1. Uwaga, no, piła będzie chyba rzucana za ostatniego obrońcę, czyli za Łukiego. Tak się ustawili chłopcy, że to Łuki pilnuje tyłu. Piłka przechodzi, kochani. Cukier na bramie. Aj, nic w tym finale nie chce wejść, ale bramkarz fajną robotę robi, kochani. Wyciąga Guciowi kolejny piękny strzał. Tak, 1-1 jest, Myszko, no. Ze strzałem. O tak, super. Bardzo fajnie. Niech też bramkarz się rozegrza troszeczkę, bo... Uwaga. Fajnie grają, naprawdę, kochani. Podoba mi się granie w piłkę i jednych, i drugich. Od bramkarza do bramkarza. Sebo dostaje piłę. No. Ja nie wiem, czy będę chciała w tym meczu. Nie, w tym meczyku, Misiuniu, wiesz co, ja myślę, że chyba tutaj jest bardzo wysokie chłopaki, silne. Także w tym meczyku, uwaga. No. Ach, kochani, chyba tutaj na przedpole lekko do tyłu i mielibyśmy 2-1. A tak cały czas mamy fajny, otwarty mecz. Uwaga, gramy. Słucham, Misiu. Tak, oczywiście. Uwaga. Ach, cwanie chciał to kolega zrobić. A i znowu obok słupka. No jak to nie chce nic Guciowi w tym finale wejść. Uwaga. Śliska piła, kochani. No ciężko to wyłapać. Patrzcie, mamy 2-1. Brawo! Gramy! Szybko! Super! Brawo! Poszedł Butek sam przebojem. Sebo, 2. Szybciutka odpowiedź. Kochani, no tak to wygląda, jakby oni się z nimi droczyli, kochani. Ci strzelają gola. Więcej koncentracji i wyjdą, kochani, na zwycięstwo. Aczkolwiek naprawdę świetnie grają. Naprawdę, kochani. Trochę tak mówię, śmiesznie to wygląda, dlatego że ci strzelają, ci od razu odpowiadają. Słuchajcie, więcej koncentracji. Obiega Gutek kolegę. Jest piła do Seba. Sebo przyjmuje i... Aj! Słuchajcie, no bramkarz jest niesamowity. Muszę powiedzieć, kochani, że no w dniu dzisiejszym chyba tutaj najwięcej ma takich mocnych, skutecznych interwencji. Zobaczcie.
ma świetny timing, ma fajny moment wyjścia do przodu i zobaczcie, co to powoduje u młodych sportowców. Nerwowość, Sebo był sam, mógł zrobić właściwie wszystko, natomiast kochani, no jak się strzela do bramkarza i tam nic nie chce wejść, to w pewnym momencie, no setki nie są setkami. Zobaczmy teraz, Gutek się rozpędza, jest Seba znowu, no mają 3-2, brawo chłopcy! Piękna dramaturgia, jeszcze 2 minutki. Gramy 3-2, super. Bardzo ładna dramaturgia, mecz godny finału, kochani, naprawdę super, naprawdę. Pierwszy raz wychodzą na prowadzenie, mają, kochani, teraz nasi przyjaciele. Przypominam, że Gutek z Łukim wystartowali mając po 5,5 roku, nie wiem jak Łuki, no Gutek na pewno 5,5 roku miał Gutek, a ile miał, kochani, to jest fałd. A ile miał Łuki, nie wiem. Łuki miał chyba 6 lat, bo Łuki jest z listopada, a Gutek, a może, no ciężko mi powiedzieć, kochani. W każdym razie na pierwszym treningu jeden i drugi byli razem, kochani, i od tego momentu są przyjaciółmi na dobre i złe. Nie trenują razem, nie grają razem turniej, natomiast spotykamy się właściwie, kiedy tylko nam czas na to pozwoli, kiedy tylko można. Zobaczcie, jak oni się świetnie rozumieją. Tego typu akcje i oni rozmontowali już niejedną obronę, kochani, niejeden. Ale teraz szczęście, kochani, mielibyśmy strzał na 3-3, cwana piła z daleka. Troszeczkę Patryk ją na słupek zepchnął, bo mielibyśmy, kochani, remis. Natomiast, no uwaga, jeszcze pół minuty, gramy! No, naprawdę meczyk wart finału, kochani. Jest Gutek, kochani, jest na etapie tych swoich fajnych trików, kochani. Świetnie się tym bawi, pokazuje, że kocha piłkę, że to dla niego rzecz naprawdę ważna. Patrzcie, jaki piękny strzał Łukasza. 11:52, kochani, myślę, że tu już jest niewiele do końca. Poszło. Mamy, kochani, 3-2. Pan sędzia powiedział, ostatnia akcja. Brawo, gratulacje dla jednych i drugich. Super widowisko, kochani. Pięknie, pięknym widowiskiem rozpoczęli. Brawo, gratulacje. 3-2. Bardzo dobry mecz, naprawdę. Niebiescy, chodźcie na piątkę tu. Chodźcie do mnie. Muszę wam pogratulować. Wspaniałe zawody zrobiliście. Bardzo ładnie rozpoczęliście i bardzo ładnie skończyliście. Brawo, bramkarz. Jeszcze raz gratuluję. Super. Dla mnie dzisiaj byłeś, kochany, no w tych paradach chyba najlepszym bramkarzem turnieju. Gratulacje. Piątka. Gratuluję. Dawaj piąteczkę. Rewelacja. Naprawdę przepięknie zagraliście. Gucio, dawać piątkę. 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 Słuchajcie, Patryku, dawaj. Jakby nie twoja ostatnia interwencja na słupek, to byłyby teraz karne. Gratulacje. Kochani, naprawdę wspaniale pograli, fajnie się pobawili, kochani, natomiast no, muszę powiedzieć, że Patryk jest cukier, nasz bramkarz, kochani, to bramkarz, który no, świetnie broni, obserwuję go od bardzo dawna, naprawdę ma fajne warunki, jest bardzo dobrym bramkarzem, natomiast kochani, no, bramkarz z drużyny z finałowej, z przeciwnej, bardzo mi zaimponował dzisiejszymi interwencjami, także muszę wam powiedzieć, kochani, że jestem pod wielkim, pozytywnym wrażeniem, natomiast zaraz będzie dekoracja. Także ja w tym momencie, kochani, przy tej dekoracji z wami się będę łączył.